Obywatelki, obywatele, delegaci, bracia i siostry. Zapraszam Was na odcinek o marszałku Rokossowskim. Dzisiejszy odcinek, a raczej jego pierwsza część, powstał z okazji 51. rocznicy śmierci marszałka. Jakbym miała o marszałku coś publicznie powiedzieć, to zapewne to, co zapisałam sobie po przeczytaniu jego wspomnień i zapoznaniu się z jego życiorysem, czyli... Dobry dowódca, który widzi, co się dzieje z jego podwładnymi, pozwala im ginąć, zapisuje się pozytywnie. A najlepszy to ten, który czuje to, co oni, wie, jak to jest i próbuje ich ratować. Wtedy zapamiętuje się średnio. A w szczególności do nas, do Polaków, do których był przywiązany i skąd pochodził. Nie twierdzę, że był stuprocentowo niewinny i nie miał nic na sumieniu. Ale w przeciwieństwie do swoich kolegów po fachu, czy niektórych polskich bohaterów, którzy zachowywali się podobnie jak wołyńskie bestie, naprawdę jest postacią, o którą trzeba dbać w naszej historii Polski. I myślę, że Polacy, którzy go głównie krytykują, to krytykują go tylko z jednego momentu życia, no nie z całego. Momentu, kiedy był oczywiście marszałkiem Polski. Nie wiedząc, ile wycierpiał za młodu podczas Wielkiej Czystki, gdzie ta czystka spowodowała, że z 5 marszałków, którzy wtedy byli, zostało tylko 2. Woroszyłow i Budionny. Aż do śmierci. Chciał nam pomóc, ale no niestety Stalin nie wyraził zgody, a to się tylko kończyło 2. Bliskim spotkaniem z NKWD, ewentualnie odpuszczeniem i przeżyciem. Konstanty Rokossowski urodził się 21 grudnia 1896 roku, prawdopodobnie w Warszawie. Był synem zubożałego polskiego szlachcica Ksawerego Wojciecha i pińskiej nauczycielki Antoniny Owsianikowej. Przodkowie służyli m.in. w 2. pułku jazdy księstwa warszawskiego, czy walczyli w polskich powstaniach narodowych. Jego ojciec był kolejarzem, ale niestety zginął 20 października 1902 roku w wypadku kolejowym. Po śmierci ojca rodzeństwem zajęli się stryjowie i babka Konstancja. Ich matka pracowała jako m.in. sprzątaczka albo służąca. Niestety, niedługo zmarła mu matka. Uczęszczał do gimnazjum kupieckiego na ulicy Świętokrzyskiej, ale niestety z braku środków do życia skończył tylko 5 klas i musiał pójść zarabiać. Pracował jako cukiernik, dentysta oraz jako pracownik wolskich fabryk. Tam po raz pierwszy spotkał się z ruchem robotniczym. W 1912 roku skazany i osadzony na 1,5 miesiąca na powiaku za udział w pochodzie pierwszomajowym. Po tym wszystkim znalazł zatrudnienie u swojego wuja w zakładzie kamieniarskim. W wieku 18 lat dotknęła go I wojna światowa. Zgłosił się do carskiego wojska, ponieważ w Warszawie był akurat zabór rosyjski. Walczył na froncie rosyjsko-pruskim. W 5. pułku dragonów kargopolskich. Tam poznał Adolfa Juszkiewicza. Ta znajomość wpłynie na jego losy w 1937. Jego brawurowe akcje zostały docenione i został przydzielony do elitarnego szwadranu zwiadowczego. Kilkukrotnie został odznaczony orderem Świętego Jerzego. Prawie każda jego misja, zwiadowcza lub jakakolwiek inna, prowadziła do poważnych urazów. Kiedy wybuchła rewolucja w Rosji, odłączył się od swoich kompanów z Armii Białej i dołączył do nowo formatowanych oddziałów Armii Czerwonej. Walczył w Mongolii i pozostałej części azjatyckiej. W tym czasie był odznaczony 2 orderem Czerwonego Sztandaru, w tym też 2 ranny. Był uznawany za jednego z lepszych dowódców wojskowych bez odpowiedniego wykształcenia.
Od 1924 roku do 1925 roku uczęszczał na kursy doszkalające kawalerię, gdzie spotkał się z późniejszym marszałkiem Grygoriem Żukowem. Jak widać, ich los niejednokrotnie się złączy. 30 kwietnia 1923 roku wziął ślub z Julią Petrowną Braminą, a w 1925 roku urodziła im się córka Ariadna. Po ukończeniu kursów w 1929 roku w szkole imienia Frunzego dowodził brygadami i dywizjami. W 1935 roku otrzymał tytuł dowódcy dywizji. Niestety, nadeszły czarne chmury. Proces Suchaczewskiego i jego współtowarzyszy rozpoczął krwawe żniwo w Armii Czerwonej. Z pięciu marszałków zostało tylko dwóch, Budionny i Woroszyłow. Z około 43 tysięcy czerwonoarmistów wielką czystkę przetrwało może nawet niecałe 7 tysięcy. Czarny okres dla Rokossowskiego rozpoczął się 27 czerwca 1937 roku. Wtedy został wydalony z partii komunistycznej, a 22 lipca został usunięty z Armii Czerwonej. W sierpniu przewieziono go do więzienia Kresty w Leningradzie. Jak wiele wtedy ofiar Wielkiej Czystki, był fałszywie oskarżany. Jeśli nie jego postawa, dzisiaj byśmy o nim po prostu nie mówili. Przetrzymywali go 2,5 roku. Podobno dowody przekazał im sam Juszkiewicz, czyli dawny kompan z pułku Dagonów. Rokossowski próbował im wytłumaczyć, że Juszkiewicz od dawna nie żyje, ale jak to nie poskutkowało, poprosił o konfrontację. Przesłuchujący go w końcu ulegli, ale to była ich pierwsza porażka, bo zgodnie ze słowami marszałka, Juszkiewicz dawno nie żył. Podczas śledztwa wybito mu zęby, połamano mu żebra, łamano palce i bito młotkiem. Jego żona i córka miały bardzo, ale to bardzo trudne życie. Córką zamieniono w szkole, a żona nie mogła znaleźć pracy. Podczas jego procesów nie było żadnych świadków. Dlaczego? Bo żaden z nich nie żył. Nadszedł ten dzień. Dzień zbawienia. Były dowódca Rokossowskiego, Siemion Tymoszenko, widząc straty po wojnie zimowej Finlandii, wybłagał u Stalina wypuszczenia części oskarżonych. Tym samym 22 marca 1940 roku wyszedł na wolność. Został w pełni zrehabilitowany. Przywrócono go do partii, jak i armii. Spędził wiosnę z rodziną w Soczi i został awansowany do stopnia generała majora. W listopadzie 1940 roku Rokossowski otrzymuje nominację na dowódcę 9 Korpusu Zmechanizowanego. Товарищ Сталин объявил вам амнистию.